Trener Czarek sprawdza statystyki, jak tam zespół statystyczny wypadł? No, plus 32, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Słuchaj, gratuluję awansu, jesteście w czwórce, tak jak to było w U17. Troszkę o tych meczach w grupie. Wczoraj, a szczególnie wczorajszy, gdzie mieliście zwycięstwo na talerzu 9 plus na 43 sekundy, chłopcy się pogubili, ty chyba sam też. Jak tam się siedzi na tym krześle, to za bardzo chyba mam wrażenie, niekiedy nie ma się wpływu na to, co się dzieje na boisku. Ale kiedyś bardzo dobry trener powiedział, że żeby grać o coś, trzeba przegrać jakiś mecz w turnieju. No i myśmy wczoraj przegrali jeden i na pewno to nam dużo dało. Myślę, że to jest dobra lekcja i trzeba niekiedy dostać takie lanie, taką nauczkę, bo myśmy przegrali mecz, którego nie powinniśmy przegrać, ale okazało się, że ta złość sportowa dzisiaj wykipiała. Stąd taki wynik. Słuchaj, no wsparcie Jagiellonka miało Sopotu, bo Sopot jeszcze miał nadzieję na awans, ale musiała Jagiellonka wygrać. Jak dzisiaj Jagiellonka zagrała? Czy obserwujesz inne mecze, czy jeden z lepszych meczy? Znaczy, to jest zespół na pewno, który szukał gry do kosza. Myśmy tą grę do kosza im zabrali, za trzy rzucili, tylko trzy razy zatrzymaliśmy zespół na 38 punktach, to kurczę, chyba lepiej się nie da. I tutaj Buczkowski, Solinizan, dzisiaj 14 lat ma MVP w prezencie albo należało mu się? Nie, my tu nie dajemy prezentów w takich nagrodach. Sam sobie dzisiaj zabrał to MVP. To jest chłopiec z rocznika 2007, który na pierwszym meczu się spalił, ale wczoraj już zagrał dobrze. Dzisiaj mamy urazy, więc siłą rzeczy on musiał dostać minuty i wczoraj, i dzisiaj. I ja często mówię na odprawach, że Nikt na tacy niczego nie da i on po prostu sobie to podniósł z ziemi, wziął co swoje za 3-3 na 3, chłopiec 2007 rocznika, dzisiaj gra za 23 punkty, bardzo się cieszę. Zajmujecie, bo ja nie zdążyłem tego skalkulować, które miejsce w grupie? Drugie. Drugie, czyli gracie ze Śląskiem Wrocław. Dopiero jutro, dzisiaj świętujemy, dopiero jutro się zajmiemy jutrzejszym meczem. Będziesz na meczach serii popołudniowej? Chyba musimy odpocząć, a pooglądamy w telewizji. Ale cały czas obserwujecie wszystkie drużyny. Śląsk to mocny zespół, bardzo mocny. Oczywiście, że bardzo, ale myśmy dzisiaj wskoczyli na taki poziom zaangażowania, mądrości, że już się nikogo nie boimy. W półfinale, pamiętam, graliście na U17 ze Śląskiem też. Tak, przegraliśmy po kontrowersyjnym gwizdku faulu ofensywnym, potem sędziowie dzwonią, przepraszają, nieważne. No i po raz drugi jest okazja do zrewanżowania się w innej kategorii. Zapraszam jutro na fajny mecz, a dzisiaj powiedz Asseco Gdynia, GAK Gdynia czy Gospodarze Komorów? Kurczę, myślę, że jest 50-50, obie drużyny to dobre zespoły i kurczę, niestety ktoś z nich wypadnie z czwórki, a to są drużyny na czwórkę, tak się ułożyło, więc na pewno zapowiada się dobre widowisko. A powiedz mi jeszcze, Czarek, bo byłeś też w Sierakowie, tak w sumie porównując, jak tutaj organizacyjnie podobnie, zakwaterowanie, logistyka. Całkiem inne miejsce. To znaczy, nie wiem, ale już tutaj kilka finałów przerobiliśmy i uważam, że to jest sprawa drugorzędna. Uważam, że nie ma co tam tych dzieci za bardzo rozpieszczać, ale tutaj poziom jest taki, jeśli chodzi o warunki, aż niekiedy się śmiejemy, że za dobre, obiekt piękny, wszystko na najwyższym poziomie. To jest organizacja, jest godna finału Mistrzostw Polski. Dziękuję. Czarek Kurzawski, półfinale Mistrzostw Polski U15 zagra jutro ze Śląskiem Wrocław. Bądźcie z nami, kibiców pozdrawiamy. Dojeżdżajcie, o który gramy? Chyba 15:15 jutro. Chyba pierwszy półfinał. Dziękuję.